Jedziemy do lekarza, to znaczy ja muszę jechać do lekarza, bo coś mi się stało, nie wercę. I tak oto zacznie się ten vlog. Haha! Uhu! Jehe! Trzymaj werka. W sumie po co ja jadę? Żeby dotrzymać mi towarzystwa. Ale i tak nawet nie wyjść, nie będę mogła musiała czekać w samochodzie. To poczekasz w samochodzie, ale ja przynajmniej będę czuł mentalnie, że jesteś tam ze mną. Dobrze. Max właśnie poszedł do lekarza, a ja czekam na niego w samochodzie. Ogólnie nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale przed chwilą mnie tak mega wkurzył, że muszę trochę na niego ponarzekać i się wam pożalić. Bo wiecie, co jest najgorsze? To, jak żyjecie z osobą, która zawsze na wszystko ma czas. Z jednej strony to jest okej, ale z drugiej to po prostu jest jakaś totalna masakra, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy z kim i gdzie i kiedy Max jest umówiony, on zawsze się spóźnia, zawsze, bo on po prostu zawsze ma czas i wszystko robi na ostatnią chwilę i to jest wszystko najgorsze, bo na przykład ja jestem osobą, która jak się już z kimś umówi, no to nie lubię się spóźniać, lubię być punktualna, jak już w ogóle mam iść do lekarza, no to tym bardziej. A on zawsze wszystko robi na ostatnią chwilę i ja zawsze potem mam takiego gigantycznego stresa. No dzisiaj akurat Max sam szedł do lekarza, ale jak są na przykład takie sytuacje, że gdzieś musimy z kimś się spotkać wspólnie, no to mnie to zawsze wkurza, bo czuję się po prostu głupio, że zawsze się spóźniamy przez niego. I na przykład dzisiaj była taka sytuacja, jak się pewnie domyślacie. Max miał wizytę na 11 i wczoraj jeszcze mu mówiłam, słuchaj, bo wiadomo, no prywatnie szedł do lekarza. No i widziałam na stronie, że lekarz przyjmuje tylko gotówkę, no to mu wczoraj mówię, Max, wypłać te pieniądze, żeby jutro się nie srać z tym. Nie chce mi się dzisiaj, to zrobię jutro, będzie czas i w ogóle. No i teraz jeździliśmy przed chwilą przez 5 minut i szukaliśmy w ogóle bankomatu. I się oczywiście spóźnił. I oczywiście komu się oberwało i na kogo wyzywał? A w ogóle, wiecie co jest jeszcze w tym wszystkim zabawne? Że on ma coś takiego, że teraz był w ogóle wściekły, obrażony, że... i w ogóle, a jak wróci od tego lekarza, to będzie uśmiechnięty i będzie szczęśliwy i będzie zadowolony i... I od razu mu cała złość minie, bo on ma tak zawsze. Także taki jest Max. O, zobaczcie, jaki kuźwa uśmiechnięty. Pan mi zrobił USG Yonder. I co? No wszystko dobrze. Powiedział, że trzeba tak robić raz w roku. Rak Yonder pomiędzy 20 a 40 rokiem życia to jest podobno najczęstsze zachorowania, więc powiedział, że za rok mam też przyjść. Badajcie jajca. Mówiłam, nic się nie stało, a wyszedł wkurzony, nawet trzasnął drzwiami. Jak już pewnie się domyślacie, Max był u męskiego ginekologa. Dobra, a teraz będziemy jechać, no właśnie, jeszcze nie wiem gdzie, ale jeszcze kilka rzeczy musimy ogarnąć, także do zobaczenia. Dlatego nie pójdziemy tutaj. Nie wiem, jak ja to ustawiłam, ale... No źle ustawiłaś, bo trzeba było to bardziej ściemnić. Teraz już jest za ciemno. Teraz jest za ciemno, no. Jezu, ale ciemnica, czekaj. Muszę to rozjaśnić. Ja w ogóle się dopiero uczę ustawiać to wszystko, no. I mi wychodzi coraz lepiej, ale jak musisz Max się mi... nauczyć działać szybko. Tak, pod presją, bo Max do mnie mówi, ej, szybko, 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 nie patrz, ojejku, jak jasno. Czekaj, muszę ustawić i już ustawiłam. A na ile jest ISO? 125. A czemu 125? 100 no. Wystarczy. Prawda, ustawiałem na 100. Chwilą rozmawialiśmy sobie jeszcze na temat, co mi pan urolog powiedział, że to jak się stara o dziecko, to nie jest tak, że to będzie od razu, tylko powiedział, że wtedy trzeba dać sobie rok i nie frustrować się tym, że na przykład, a, bo koleżanka moja zaliczyła wpadkę i od razu zaszła. Nie, trzeba dać sobie rok. Mi pani ginekolog mówiła, bo ja ogólnie biorę tabletki antykoncepcyjne i właśnie moja pani ginekolog powiedziała, że jak będziemy chcieli zacząć się starać o dziecko, no to sobie odstawiam tabletki i tak przynajmniej pół roku trzeba poczekać, jak się wszystko ładnie ureguluje. W międzyczasie... No właśnie, jedź. W międzyczasie mogę już tutaj zacząć... Mogę zacząć już suplementować kwas foliowy. Także co, nie tylko odstawiamy? Nie wiem. Dzieci mają mieć dzieci. Ej, mów za siebie! Nie no, jeszcze mam zapas tabletek, jak mi się skończy, to wtedy, co? A na ile masz ten zapas? Tak na pół roku jeszcze. To akurat rok, nie? Czy w ogóle nie chcesz dzieci? Nie no, chcę tam mieć kiedyś. Tylko ja bym chciał, nie? Tutaj przymknę szyby, bo za głośno. Ja bym chciał mieć już takie odchowane. Możemy adoptować. Nie!
chce swoje. Czajcie, typa, to może zrobisz mi dziecko, zostawisz mnie, ulotniesz się na 5 lat i wrócisz po 5 latach i będziesz miał odchowane. Tak, takie coś też nie. Nie, no bo mnie przeraża to po prostu te pieluchy, pierdzenie, sranie, żyganie. Gościu, zaraz normalnie mi w depresję wpadnie. I mnie to po prostu przeraża, ja się nie czuję, że ja bym chciał teraz siedzieć i pieluchy zmieniać. Pewnie i tak ja będę zmieniała. No pewnie tak, ale... Czajcie, nie dość, że to ja, kobieta, będzie... Nie dość, że kobieta chodzi w ciąży. No to nie moje. Nosi to dziecko przez te 9 miesięcy, potem w bólach rodzi, to jeszcze chłopu będzie źle i będzie... kręcił nosem. No ale to chcesz te dzieci czy nie chcesz? Bo ja już nie wiem, czy ja cię zmuszam, czy cię nie zmuszam, czy co? Chcę, ale kurde boję. Ale moim zdaniem strach jest zawsze, nie? No bo jednak bierzesz na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, żeby wychować tego człowieka na dobrego, mądrego. Takiego jak tatuś. Dobra, weź na razie to już skończ, bo za dużo gadasz. Max nie chciał tego nagrywać, ale mówię, no kurczę, muszę to nagrać, żeby nie było, że ja go do czegokolwiek zmuszam. Bo tak teraz, wiecie, jadę, patrzę, a tam idzie tata z takimi tam małymi bąblami i sobie tak myślę, nie, że mówię do Wery, że czasami jak tak sobie patrzę, jak widzę jakiś tatuś sobie idzie z takimi małymi, z małą córeczką, coś takiego, no to mówię, no to tak fajnie sobie myślę, nie, ale nie wiem, czy ja bym już teraz chciał być takim tatusiem, nie. Ej, no ja też nie chcę być za stara, nie? No nie oszukujmy się, młoda dupa jesteś. No tak, jeszcze tak. Wiecie, co to jest? To, moi drodzy, jest balkon. To jest balkon. Myślałem, że to nie jest drewniane, że to jest takie. A jak to się układa? A jak się okaże, że nie wiem, nie bangla? Trzeba kontrolować na bieżąco pipi, jak się kręci, wiesz? No i w końcu w domku. I co, teraz będziesz robił nam balkon? Ja wyglądam na chłopa, który umie takie rzeczy. No tak, kochani, ty umiesz wszystko. Ty teraz jesteś taki Bob budowniczy. Jestem genius budowy. Pamiętacie, jak w pierwszym vlogu mówiłam wam, że nie wiem, kiedy ten balkon będziemy mieli zrobiony, bo przez koronawirusa boimy się kogoś brać do położenia płytek, więc wymyśliłam lepszą alternatywę. Takie oto drewniane, nie wiem, panele. Klapki takie, które Max może sam zamontować, także będziemy mieli... Drogo w sumie to nie wyszło, więc będziemy mieli takie coś. To bierzemy się do roboty, tak? Chyba, że chwilę sobie odpoczniemy. Nie wiem. Ła, nie pij mnie. Nie chce mi się. Klepie po dupce. To ja sama to może zrobię, co? Ty lepiej się za to nie zabieraj, zostaw to profesjonalistą. Ty, tutaj jest twoje miejsce, w kuchni. Bo cię w dupę kopnę zaraz. Ja się tym zajmę. Ale za chwilkę, najpierw się usiądę. Trochę odczuwamy zmęczenie, musimy coś zrobić. Zobaczcie w ogóle, jak Werka tutaj przygotowała sobie miejsca, gdzie powiesi, co powiesisz? Takie plakaty w ramkach. Dokładnie, żeby nie było tak pusto. Werka sobie wcześniej w tamtym pokoju też tak, w sypialni w sensie, też tak przygotowała, że najpierw sobie tak powymierzała i mówi, że tak będzie dobrze. A teraz pójdziemy, bo po tym jak się zmęczyliśmy i zanim zaczniemy kłaść to, to musimy coś zrobić, chodź Wercia. Ja jeszcze chciałam iść pobiegać! Pójdziemy pobiegać, ale najpierw kładziemy się i co będziemy teraz Wersja mieli? Pod kołdrę? Tak, ja chcę pod kołderkę. Teraz mamy Tulu Time. Tak, teraz mamy Tulu Time. Tak sobie nazwaliśmy, że jak na przykład musimy chwilę odpocząć, to sobie wchodzimy pod kołderkę, przytulamy się i mamy wtedy Tulu Time. Ale też zawsze jak idziemy spać, to... No, przed spaniem też zawsze mamy Tulu Time. Tulu Time. I w sumie nieważne, czy się kłócimy, czy się nie kłócimy, zawsze musimy mieć na nos taki nasz rytuał. Że musimy się potulić i powiedzieć, że się kochamy. I dzisiaj. I dopiero wtedy można spać. Tak, i mimo tego, że dzisiaj Max mnie miał, to i tak jest Tulu Time. I tak mamy Tulu Time, tak. Nie? Tej, i może w sumie dlatego dalej jesteśmy razem. Może. Mimo, że się ciągle kłócimy. No, to nie przedłużajmy, my sobie teraz zrobimy Tulu Time i po Tulu Time zobaczymy, co tam trzeba z tymi tamtymi tam na balkonie. No, to tulimy. Chodź tu. Słuchajcie, standardowo Max ma ogromny problem ze wstaniem. Chyba by się mógł jakoś wykopać z wyra. Wstajemy. Zaraz.
No dalej. Ja mam tak, że jak się położę, to mi się nie chce wstawać, no. To jest ta gra, która niszczy nasze życie. Sama sobie w to grasz, kurde, jak nie masz nic do roboty, więc ja nie denerwuj. Ja właśnie, jak nie mam nic do roboty, a teraz co? Mam coś do roboty, więc dalej wstawaj. Słuchaj, co się odwlecze, to nie uciecze. Co możesz zrobić dzisiaj, możesz zrobić jutro. O właśnie, to jest dokładnie to, o czym wam dzisiaj mówiłam. Na wszystko mam czas. Na spokojnie. Otworzyłem to coś. A, jest instrukcja, to są takie. Ale wiesz, co byś chciała zrobić? Nie. Wyczyścić balkon, pewnie podłoże. No to czyść. No ty to czyścisz. I co robisz, glizdo jedna? No i co? I co? Czekam, aż no, się ogarniesz. No ale chyba ktoś miał tam sprzątać niby na tym tymie. Tak, no. W ogóle, mężu, jaką ty masz stylówkę sexy? No, żeby się nie pobrudzić, może co? Nie, chodzi mi o te twoje te... Laczki? No i skarpety świąteczne. Tu po prostu dotniesz kawałek, to trzeba wyciąć i wtedy ładnie wsunie się. Ale czym ja to wytnę? No właśnie, miałeś... Przecież nie mam nic do wycinania, a skąd ci załatwię? Nie mamy czym tego wyciąć teraz, rozumiesz? Więc dzisiaj tego nie zrobimy. No bo czym ci to wytnę? A czym to zrobisz kiedy indziej? No też nie wiem, bym musiał coś skądś załatwić od kogoś. Mam do ciebie pytanie, nie? Zobacz, takie coś tu mam, nie? I teraz problem wygląda w ten sposób. No. Bym musiał tak dociąć, żeby tu wsunąć wtedy, nie? Masz jakąkolwiek piłę? Wyżynarką. A masz jakąkolwiek taką rzecz i która byłaby w moich rękach najodpowiedniejsza? A w twoich rękach to nóż i widelec najchętniej bym ci dało najlepiej. Ej, wiem, bo wyżynarką to jest takie, nie? No przepraszam, wszystkie tak robią, wiesz? Dobra, to będę 20:10, to papa. Sytuacja opanowana, Vera, potrzebna jest wyżynarka. O 20:10 będę u zwierzaka, więc będziemy się to dokończyć jutro. Dotarliśmy na miejsce, możemy biegać, to znaczy Vera może biegać, bo ja niestety nie mogę. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ja nie mogę biegać. Nie mogę biegać, bo mam kontuzję nogi. Przez to, że nie mogę biegać, robię sobie szybszy spacer. Wytłumaczę wam teraz, na czym polega trening Werki, który jej wymyśliłem. Polega on na tym, że ona biegnie sobie, biegnie jak najdalej, a później do mnie wraca sprintem i takim, wiecie, takim szybszym, dzięki czemu spali trochę więcej kalorii i więcej przebiegnie. I właśnie do mnie biegnie, patrzcie, o. I teraz do mnie biegnie. Biegnie. Ale ty szybka, jak antylopa albo gepardzik. No i od razu po tym, jak już przybiegnie, biegnie sobie z powrotem dalej. Jeszcze dostałem info od producenta, że powoli robi się dobrze. Odtworzy mi się to czy nie? Aha, jedna kreska LTE. Dzięki, play. Coś z tego będzie. To, co przed chwilą słyszeliście, to jest tam dopiero się zaczyna już tam produkować kawałek, ale wokale nagrałem w zeszłym tygodniu i teraz Mike Johnson działa. W końcu będzie mógł zrobić kawałek jakiemuś youtuberowi, który umie śpiewać. Jestem skromny. Taki jestem skromny. Ktoś to umie śpiewać. Ktoś to nie robi rapsów. Chociaż jest jeszcze jeden, komu robi czuksik i naprawdę czuksik robi coraz lepiej. Jest to o wiele lepsze niż kiedyś, co było. O co ci chodzi, ziom? To jest już zupełnie co innego, tylko każdy go będzie hejtować tylko dlatego, bo to jest w końcu czuksik. Chłopak się stara i dobrze, że się nie poddaje i będą z niego ludzie. A to, co ja robię, to będzie coś zupełnie innego. Zresztą zobaczycie, ale na to musicie jeszcze poczekać z 2 tygodnie, 3. Zobaczymy. A poza tym, byście wiedzieli, że coś jest na rzeczy, jakbyście obserwowali mnie na Insta, więc jeżeli nie obserwujecie, to tutaj. Tu macie nazwę, Max Krason. Tam wrzucałem w sumie raz mnie Werka przyłapała na tym, jak ćwiczyłem wokal. Miałem lekcję śpiewu przez kompa, bo inaczej nie można. I jeszcze, jak byłem w studiu, też robiłem relacje. O, zmęczona bąbelka. Hello, señorita. Tak czasami włączam klakson, jak ktoś koło auta przechodzi, jest beka, bo się wszyscy wystraszą. To co, teraz jedziemy do zwierzaka po tą wyżynarkę, żebyśmy jutro mogli zrobić balkonik. Też macie tak? Że nie chcecie wyjść z auta, bo leci kawałek jakiś fajny. Ale no dobra, trzeba wyjść. Pamiętajcie, wam tylko coś pokażę. Jakby ktoś was kiedyś w Mustangu zamknął, to tutaj, o, kurde, nie widać, ale tu jest takie coś, że możecie dzięki temu wyjść, otwierając sobie od środka. Kurde, może to zademonstruję, Vera, co? Trzymaj, patrzcie. Tak to się robi, nie? Wyjdziecie kiedyś tu, nie?
Zamknij. No ja. Czekaj. Czekaj, zamknę sam nawet. A nie, to jest do otwarcia, zamknij. Nara. I można uciekać, jakby was ktoś na pustyni kiedyś w Stanach zamknął na przykład, nie? Ale czaisz? To jeszcze świeci w ciemności. Także jutro będzie jazda. Idziemy. Także witamy w domku. I z tego miejsca, o, Werka sobie już tam idzie ogarniać kąpiel. Bo Werka musi się teraz po bieganku wykąpać, a ja jeszcze nie mogę. Dlaczego? Bo co ja muszę robić? Montować film. No właśnie, ja muszę teraz zmontować to wszystko. Więc przede mną... Ej, w butach mi tu nie masz, bo sprzątałam. Jezu, zabije mnie zaraz. Zgrywam pliki, montuję i wy to już oglądacie! Dziękujemy wam bardzo za dziś. Do zobaczenia w czwartek na tym kanale. I jeszcze na kanale Max Krasoj, bo tam będą sceneczki od Maksinka i Wereczki. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby dać suba z dzwoneczkiem, 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 tu i tam, czyli na kanale Max Krasoń też suba z dzwoneczkiem.